Siemano, witam serdecznie, z tej strony Prywat Zwłok, witam na moim kanale. Dzisiaj będziemy omawiać małe zakupy, które spowodowały ułaskawienie mojego portfela w kierunku próżności. Otóż od pewnego czasu sobie zbierałem na pewien przedmiot do mojego szaraczka i kupiłem sobie to, co tak bardzo chciałem mieć. Bardzo mi się przyda w gameplayach. Otóż kupiłem sobie myszkę do PlayStation 1 SCPH-1090 wersja E. To się pochwalę tym moim urządzonkiem. Kosztowało to naprawdę mnie sporo pieniążków. Dobrze, schowam za paragon. Gdyby moja małżonka dowiedziała się, ile zapłaciłem za tą myszkę, prawdopodobnie by się zezłościła. Ale mam oryginalną myszkę do PlayStation 1. Jeszcze jej w sumie nie podłączałem, więc zaraz będziemy sprawdzać. Dodatkowo za nieduże pieniądze dokupiłem 3 gry, które będą idealnie pasować do tego zakupu, czyli do tej myszki. Będę oczywiście z nich robił gameplaye, będę robił długie gameplaye, takie po godzinę, i będę każdą grę sobie co pewien czas przechodził. Tak samo jak zacząłem Diablo 1. Oczywiście Diablo będę kontynuował, ale to w swoim czasie. Myślę, że na każdą grę poświęcę godzinę i będę tak cyklicznie powtarzał cały komplet. Dokupiłem sobie Rally Road Tycoon 2. Bardzo lubię gry ekonomiczne, tym bardziej dotyczące pociągów i transportu. Kupiłem sobie Wormsy. Oraz kupiłem sobie coś, co naprawdę od pewnego czasu polowałem, czyli Transport Tycoon. Czyli naprawdę kawał dobrej gry, nad którą zapewne spędzę wiele, wiele godzin. No dobrze. To taki krótki filmik informacyjny. Mam nadzieję, że to, co spowodują te zakupy, będzie Wam się podobać. Dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję wszystkim za komentarze, i te pozytywne, i te negatywne. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.